What we do here is go back, 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 back. Jesteśmy już na lotnisku, przeszliśmy przez bramki i teraz idziemy na małe zakupy. Lecimy do Włoch. Jak na razie powiem wam, że jest wszystko w porządku, nie ma jakichś tłoków zbytnio dużych. Chociaż zapowiada się na to, że nasz samolot będzie przepełniony na maksa do Rzymu, więc zobaczymy jak to tam wyjdzie. Także spadamy teraz, idziemy na mały shopping. Dolecieliśmy już do Rzymu, jesteśmy na lotnisku. Niestety mamy opóźnienie aż godzinę, więc opóźnienie. Niestety musimy się śpieszyć i lecieć na następny samolot, który czeka na nas do Neapolu. Więc odezwę się do was, jak już będziemy na miejscu. Gonimy, biegniemy za samolotem. Szybka kawa. I lecimy. Zdążyliśmy. Doszliśmy na drugi samolot. Lecimy. Tak, wylądowaliśmy. Dobra, kochani, dolecieliśmy. Cało i zdrowo. Jesteśmy teraz na lotnisku w Neapolu, czekamy na odbiór bagażu. Widzę, że Massimo tam się ustawił w kolejce. I jedziemy do domku. Jedziemy do domku, jesteśmy padnięci, wykończeni, zmęczeni, ale najważniejsze, że dojechaliśmy cało i zdrowo. Nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj do was odezwiemy, bo znając życie, to będzie całe tam zamieszanie, ale na pewno... Massimo się do mnie uśmiecha, ale na pewno jutro będziemy kręcić dalej. No i dojechaliśmy do domku. Abri. O. Buongiorno w deszczowej Italii. Dzień dobry, witam. You welcome in Italy. You welcome. Non si dice così. Benvenuti in Italia. Siemo proprio. Słuchajcie, zobaczcie za oknem widok. Tak, tak, tak. Jest godzina 10 i lecimy w mały spacer. Nie no, tak na poważnie. Jest godzina 10 i postanowiliśmy wyjść z domu. Idziemy na śniadanko, idziemy napić się kawy, na jakieś cornetto, czy na rogalika włoskiego. I oczywiście lecimy gdzie? Do centrum. Połazić trochę po sklepach, bo dzisiaj mamy takie przedpołudnie wolne, więc chcemy to wszystko ogarnąć, ale powiem wam, że jest potwornie zimno, deszczowo i nie spodziewaliśmy się, że taka pogoda nas tutaj zastanie, więc parasol zabrany, lecimy. Dobra, kochani, jesteśmy już w centrum, powiedzmy w centrum, bo jesteśmy w porcie. To się nazywa Piazza Municipio i teraz idziemy w stronę naszej... W stronę naszej kawiarni, zaraz wam pokażemy, gdzie będziemy pić kawusie. No dobra, jesteśmy na miejscu. To jest jeden z najstarszych, jak nie najstarszy bar, kawiarnia we Włoszech, tutaj w Neapolu. Gambrinus. Słuchajcie, to jest miejsce, w którym nawet Obama przychodził na kawę. Jak tutaj jest, zobaczcie. Nawet Massimo tutaj krzyczy, że najsłynniejsi aktorzy i cała reszta właśnie tutaj do tego baru przychodzą. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. O, zobaczcie. Lokale storico d'Italia. Widzicie? Zobaczcie. O, zobaczcie, tutaj można zobaczyć pamiątki i tych, którzy tutaj właśnie w tym barze byli. Zobaczcie.
A tak wygląda sala w środku, gdzie możecie napić się kawy i zjeść coś słodkiego. Pięknie, słuchajcie, naprawdę niesamowite miejsce. Zobaczcie, jakie piękne filiżanki. Massimo się śmieje, że mają tyle lat, ile ten bar. A to co? To się nazywa focaccia. Tak, margherita. No dobra, kochani, teraz jesteśmy na Via Roma. To stary. Bardzo stary. Bardzo stary. A zaraz wam coś pokażę. Pamiętacie film Jedz, módl się i kochaj z Julią Roberts? Julia Roberts, tak. To było kręcone między innymi w tym miejscu również, które nazywa się Quartieri Spagnoli, czyli kwatery hiszpańskie. Quartieri Spagnoli. Tak. Pewnie poznajecie to miejsce. Zrobię wam jeszcze troszeczkę takie zbliżenie, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Kochani, kolejny przystanek. Zobaczcie, jakie piękne słodkości można kupić tutaj na ulicy. Zobaczcie, już wam pokazuję. To są takie mini pączki ze śmietaną, bitą śmietaną w środku. A zobaczcie, jak pięknie wygląda ta cukiernia w środku. No dobra, pierwszy zakup zrobiony, ale nie pokażę wam teraz, co to, bo będzie haul. I zobaczcie, ile tu jest pięknych rzeczy. O, zobaczcie tam. Wypatrzyłam sobie nawet buty, które bym chciała. No ale dobra, to jest pierwszy sklep na naszą wycieczkę. Jeszcze cała masa przed nami. Kochani, kolejny przystanek na horyzoncie, czyli Lush. Kolejny mały zakup za nami, ale powiem wam, że nie mogłam się zdecydować i wzięłam co popadło. Kochanie, co robisz? Potrzebuję 500 tysięcy. Potrzebujemy 500 tysięcy. Na co? Euro. Na shopping. Euro. Nie, no dobra. No. 46. I ponownie 500 tysięcy. No i tak, kochani. Pierwsze zakupy na dzisiaj zaliczone. Wracamy teraz do domu na obiad, bo teściowa czeka już na nas. Z pastą, z makaronem i z czym? Z ciecierzycą. Także idziemy wygłodnieli na obiadek do domku. Kochani, jest już druga połowa dnia. Jedziemy teraz do siostry Massimo, do Danieli. Opowiadałam wam o tym, że będziemy wam pokazywać, jak trochę wyglądają święta, także mam nadzieję, że uda mi się złapać dzisiaj i pokazać wam, co robi się tutaj w Wielki Czwartek. A mianowicie chodzi o to, że dzisiaj jest tak jakby post, nie je się mięsa i w czwartek przed Wielkanocą jest zupa dikotce. Czyli takie danie przygotowane na bazie owoców morza. Spróbuję wam to wszystko dokładnie pokazać, co i jak. No i zobaczycie może kawałek tego, co się dzieje tutaj wieczorami, jak spędzamy te nasze wieczory. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy już tutaj, gdzie mieszka Daniela. Idziemy teraz na chwilę odebrać parę rzeczy ze sklepu, żeby przygotować dzisiejszą kolację. I zaraz wam pokażę, gdzie jesteśmy w tej chwili. To się nazywa Napoli wieczorem. I co my tu mamy? Kto ma ochotę? Co robisz? Questi si chiamano frutti di mare. Tak, i będziesz jadł takiego surowego. Grudi, guarda, vedi, grudi, vedi. Poczekaj, bo się nie ostrzy.
si mangiano così, vedi, con le mani. Un po' di limone, citrina. Massimo, aspetta, cercai, vedi, cercai, oh no, e poi un po' di limone, citrine trochę. Dziękuję. Proszę bardzo. Surowe wciągnął. I co, dobre? Jeszcze zostało trochę. Uch. Trzeba to uwiecznić. Szykowanko, szykowanko. Zobaczcie, co tu się dzieje. No mamma, io ti metto la coppa così. No signor, si mette la così. La coppa può finire se io l'olio e la metto l'olio, come ci vuoi mettere l'olio? No, ma metti anche il pure della coppa. E non ti preoccupare! Ma perché li vuoi tappare? No, gliel'ha detto il medico dell'ospedale. Non sente perché dovrebbe venire a controvisa e ti stronza. Lo tieni un tappo di anno. E io te la giri. No, ma no, non lo tenevo un tappo di anno. No, 10 anni fa. Powtórka dzisiejszego wieczoru. Dobra, kochani, jest już pierwsza w nocy. My już skończyliśmy, także wracamy teraz do domu. I żegnamy się z wami. Do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Buziaki, pa! Massimo. Dobranoc. Dobranoc. Do zobaczymy jutro.